Cześć, witam na moim kanale. Od około dwóch lat poszukuję dobrego elektronicznego mikroskopu. Takiego, który mógłby w 100% zastąpić mój stary optyczny, którego używam już prawie 20 lat. I być może na właśnie taki trafiłem. W tym filmie przetestuję mikroskop AD249S M+. Porównam z tańszym, pokażę co jest bardzo ważne przy lutowaniu i na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby potem nie żałować. Paczka. Dotarła w dwa dni robocze. Pudełko jest spore, a elementy są dobrze zabezpieczone. Odpakowanie i poskładanie zajęło mi kilkanaście minut. Dołączona jest czytelna instrukcja montażu, po angielsku, ale z obrazkami. Nawet nie trzeba jej czytać. Mamy tu praktycznie wszystko poza kartą SD i bateriami do pilota. Łącznie z ładowarką USB, kablem HDMI do podłączenia monitora, czy USB do podłączenia komputera. To co wyróżnia ten mikroskop, to trzy wymienne obiektywy do różnych zadań. W zestawie są też inne przydatne elementy, ale o tym już porozmawiamy w trakcie. Ten mikroskop może być używany nie tylko do elektroniki czy zabawy. Mamy też przystawkę, którą przetestuję i przyznam, że jestem bardzo ciekawy, co tam zobaczę. Statyw jest spory i ma wiele ustawień. Jego wysokość to około 30 cm, i na podobnej wysokości można ustawić obiektyw. Mamy więc duży zakres regulacji, co jest bardzo istotną zaletą. Ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast regulację wysokości śrubą mamy już w mniejszym zakresie. Ramię można wysunąć o dodatkowe prawie 6 cm do przodu, powiększając pole robocze. Na przykład jeśli mamy dużą płytę i przeszkadza nam statyw. Całość można pochylić. Zastanawiałem się po co, i mam pomysł, który później sprawdzę. Być może to będzie bardzo użyteczna funkcja. Całość jest głównie metalowa. Stabilna, skręcana śrubami, więc nie powinno być problemu z pojawianiem się jakichś luzów po czasie. To wersja 10-calowa. Mamy więc duży ekran, przyciski, regulację pochylenia. Niestety to pochylenie jest w ograniczonym zakresie. Kąt pochylenia mógłby być większy. Natomiast kąty widzenia są tak dobre, że nie przeszkadza to. Oświetlenie to dwie lampki LEDowe z regulacją jasności i włącznikiem który działa także na ekran. Jest tu jeszcze uchwyt na narzędzia i krokodylki. W zestawie jest też mata do lutowania i podstawka z zamykanymi pojemniczkami. Te wszystkie elementy sprawiają dobre wrażenie, jakość nie budzi zastrzeżeń i wyglądają solidnie. Najważniejsze parametry z instrukcji obsługi. Producent podaje rozdzielczość wideo aż 2K przy 24 fps Full HD przy 60 lub 30 FPS-ach i nawet 120 FPSów przy niższej rozdzielczości można sną nagrywać. Zdjęcia według instrukcji 24 megapiksele. 5600 na 4200 pikseli. Sprawdzę to w dalszej części, bo to aż niewiarygodne. W tym mikroskopie mamy trzy obiektywy różnią się powiększeniem i odległością od oglądanego obiektu. A Powiększenie od 18 do 720 razy. Odległość od obiektu od 12 mm do aż 32 cm. D. Powiększenie od 1800 do 2040 razy. A odległość około 4 do 5 mm. Przy takim powiększeniu można już wiele ciekawych rzeczy obejrzeć i bardzo chętnie to przetestuję, chociaż raczej nie ma zastosowania w elektronice. I trzeci obiekt. L który mnie najbardziej interesuje. Powiększenie 60 do 240 razy i to co ważne, odległość od 9 do aż 30 cm. Takie odległości powinny pozwalać na swobodne lutowanie. Powiększenie będzie maleć wraz z odległością i przy 30 cm i obiektywie L powinno wynosić około 60 razy. A jak będzie potrzebne większe? Można obniżyć mikroskop albo wymienić obiektyw. Wygląda na to, że mamy tu szkło, a nie plastik. To może być ważne ze względu na trwałość. Opary i temperatury przy lutowaniu nie służą plastikom. Włączam mikroskop, ustawiam ostrość i pierwsze zaskoczenie. Zobaczcie ten obraz. Jest wyraźny, ostry, duży wyświetlacz i rozdzielczość. To naprawdę robi dobre wrażenie. Jakość obrazu powiedziałbym, że bardzo dobra. Nie ustawiałem jeszcze lampek i są cienie. Sami zobaczcie. Powiększenie cyfrowe? Jak to cyfrowe? Obraz traci na jakości, ale nie jest źle. Nadal może być bardzo przydatny. Jak to będzie wyglądało na monitorze? Full HD 24 cale. Sami zobaczcie. Tu też obraz jest ostry, wyrazisty i jeszcze większy. Do oceny zostały nam jeszcze nagrania i zdjęcia. Powstaną w czasie testów i pokażę je w dalszej części. Będzie też link do oryginałów. Zanim przejdziemy do testów, zobaczmy, co możemy ustawić. Jest tu dużo opcji. Moim zdaniem najważniejsza to jakość wideo i zdjęć. Pora na test. Mam tu płytę główną z laptopa. Zamontowany obiektyw A, powiększenie od 18 do 720 razy, a odległość od 12 mm do 32 cm. Ponieważ zamierzam używać do elektroniki, chcę mieć dużo miejsca do pracy, na przykład lutowania pod mikroskopem. Zmieniam więc obiektyw na L. Zobaczcie, jaka jest różnica w powiększeniu, przy tej samej wysokości. Jeszcze więcej swobody i miejsca mogę uzyskać, pochylając całość. Teraz mogę lutować nawet hotem, ustawiając kolbę pionowo. Obraz nadal jest dobry. Nie ma rozmyć, a mikroskop w ogóle nie przeszkadza. To rozwiązanie bardzo mi się podoba i myślę, że będzie użyteczne. Czy jakieś optyczne to mają? Ja takiego nie spotkałem, ale może są. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Może tylko lampki ustawię w inny sposób, albo w ogóle je wymienię na inny. Mogę swobodnie i wygodnie siedzieć. Nie muszę przykładać oczu do okularów, jak w optycznym. Mogę przyjąć wygodną pozycję. A właśnie tego w optycznym najbardziej mi brakowało: tej swobody i wygodnej pozycji. A po ponad 20 latach pracy czuć to w kręgosłupie. Zobaczcie. Uchwyt trzyma kolbę, mogę się wygodnie oprzeć i cierpliwie czekać. Mam wolne ręce. Widzę z daleka, czy cena już się topi. Na tych samych ustawieniach przetestuję oprogramowanie. Przyznam, że wygląda to słabo. Do pomiarów może być przydatne. Tylko trzeba sobie skalibrować. Ale jakość obrazu nie jest dobra. Dużo lepiej wygląda to na ekranie lub monitorze. Pora na to, co ciekawiło mnie od początku przystawka do preparatów. Podłączam ją zamiast lampek. Wymieniam obiektyw na D i kładę preparat. Ustawiam wysokość, ostrość i. Zobaczcie sami! Mamy jeszcze pilota. Możemy w łatwiejszy sposób korzystać z funkcji i ustawień niż przez przyciski na monitorze. Jest ich po prostu więcej. Zobaczcie teraz, jak to działa w praktyce do elektroniki. Zobaczmy teraz zdjęcia i filmy z karty SD. Pliki zdjęć mają rzeczywiście rozdzielczość 24 megapiksele, ale przy powiększeniu do 100% jakość już nie jest dobra. Podobnie z filmami. Na monitorze Full HD wyglądają dobrze, przy powiększeniu już gorzej. Sami to ocencie. Oryginalne, nieedytowane przykładowe pliki udostępniam, a link będzie w opisie. Zauważyłem, że po ponownym włączeniu rozdzielczość zdjęć jest domyślna czyli 12 megapikseli. Zobaczcie jak wygląda ten mikroskop w porównaniu z tańszym, który już był na kanale. Ten tańszy mieści się pod obiektywem. To jest właśnie duże, wygodne miejsce do pracy. AD-249SM+, to duży cyfrowy mikroskop. Na metalowym, stabilnym statywie z dobrym dziesięciocalowym wyświetlaczem, z trzema wymiennymi obiektywami do różnych zadań. Do elektroniki przydatne będą dwa z nich. Możemy go podłączyć do komputera, ale jakość obrazu jest słaba, za to nadaje się do pomiarów. To, co ważne dla elektronika, i moim zdaniem najważniejsze, to bardzo duże pole robocze. Ale to, co pozytywnie mnie zaskoczyło i co myślę, że jest bardzo dużym ułatwieniem, to możliwość pochylenia całości. Możemy lutować hotem, ustawiając pionowo kolbę. Jeśli myślicie o zakupie, sprawdźcie w opisie. Mam dla was kod rabatowy, ważny do 30 kwietnia 2025 roku. Filmy z różnych napraw przy użyciu tego mikroskopu będą na kanale. Subskrybujcie, aby ich nie przegapić. Będę też używał go do codziennej pracy, więc pytajcie w komentarzach. To co będę mógł sprawdzić, to sprawdzę i wam odpowiem. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.